Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat zachwycającej książki, na którą wiele, wiele lat temu się natknąłem. Nazywa się Tomek Sawyer. Możliwe, że widzieliście film. Jest tam piękna opowieść o tym, jak Tomek Sawyer pokazał, na czym polega przedsiębiorczość i sposób motywowania ludzi do robienia wysiłku i bawienia się tym, że człowiek się wysila, pracuje, że tworzy. W książce, w tej powieści jest taki moment, w którym oczywiście ciotka, ciągle niezadowolona z tego, jak Tomek się zachowuje, za karę kazała mu pomalować płot. Oczywiście, kiedy wyszedł z kubłem pełnym farby i z tym wielkim pędzlem, wszystkie dzieci się z niego śmiały. Będzie malował płot. Ale Tomek wtedy powiedział, ale ten płot jest od frontu. To jest ważny płot. Płot malują ludzie dorośli. My możemy sobie malować gdzieś tam z tyłu, ale od głównej drogi, gdzie przechodzą dorośli ludzie, gdzie idą ludzie do kościoła, płot musi być dobrze pomalowany i to robią tylko dorośli. A ja zostałem wyróżniony przez swoją ciocię i mam pomalować płot tak porządnie, żeby nikt nie miał wątpliwości, że ten płot jest pomalowany tak dobrze, jakby to robił dorosły. Jak zapewne niektórzy wiedzą, a niektórzy się domyślają, okazało się, że płot został pomalowany i to trzykrotnie, bo każde dziecko chciałoby pomalować chociaż trzy sztachety w tym płocie i gotowe było za to zapłacić. Okazało się, że w nas wszystkich jest pasja, tylko trzeba dotrzeć. W nas wszystkich jest potrzeba zrobienia czegoś, jakiegoś dokonania, przekroczenia własnych barier, wyskoczenia ponad poziom, który nas określa i nawet jesteśmy gotowi za to zapłacić. Czasami pieniędzmi, czasami czasem, czasami wysiłkiem, czasami jednym, drugim i trzecim jednocześnie. Niektórzy nawet płacą godnością, bo chcą być bardziej ważni. Dobry menadżer zastanawia się, patrzy i myśli, ile gotowy jest zapłacić pracownik, by dostać zaszczyt otrzymywania tego zadania. Przeciętny menadżer wydaje po prostu polecenie, zrób już. I tu nasuwa mi się kolejna anegdota, która dla mnie, przyznam się, że była niesamowicie ważną. Jest to opowieść o człowieku, który idzie drogą i napotyka na kamieniarzy, podchodzi do jednego i pyta, co ty robisz? No nie widzisz, tłukę kamienie. Podchodzi do drugiego, a ty co robisz? Nie widzisz, tłukę kamienie na mur. A kiedy zapytał trzeciego, co ty robisz? Ten odpowiedział, nie widzisz, buduję katedrę. Każdy z nich miał rację. Ale przyznam się, nie wiem jak wy, ale dla mnie mieć świadomość, że buduję katedrę, robię coś ważnego, jest niesamowicie silną potrzebą. Być może jednak nas wszystkich.